witam Was bardzo serdecznie w kolejnym filmie. Dzisiaj Was zapraszam na pierwszy z dwóch holi zakupowych we wrześniu. Na pewno jeszcze będzie drugi tego rodzaju film z nowościami bardziej do testów, a dzisiaj zakupy takie bardziej moje, które się gromadziły od pewnego czasu. Mamy tutaj Rossmana, mamy tutaj zmianę pielęgnacji, mam Wam w ogóle do opowiedzenia mnóstwo historii życia w tym filmie, więc do najkrótszych nie będzie on należał na bank, a linki do wszystkich produktów zostają Wam w opisie. No to co, nie przedłużam i lecimy. I jeśli chodzi o zmianę pielęgnacji, bo to jest temat, który zawsze u mnie kontrowersje wywołuje, bo jakoś się tak do mnie przykleiło przez moje takie głośne gadanie na ten temat, że ja nic innego nie robię, tylko ciągle zmieniam pielęgnację, to patrzyłam. Ostatnie zakupy pielęgnacyjne robiłam w maju i co więcej, część z tych produktów, które wtedy były przeze mnie wybrane, do dziś w tej mojej pielęgnacji pozostały. Wręcz te same egzemplarze, więc to nie jest chyba jednak przesada. Natomiast dosyć mam ostatnio nasilony problem z moją jedyną niedoskonałością, tak de facto cery, nie licząc jakichś tam rozszerzonych porów, czyli z grudkami. Liczba grudek na mojej twarzy w tym momencie przebiła chyba wszystkie, które pamiętam od kilku lat, no więc coś trzeba z tym zrobić. Wybór jest prosty. Albo idziesz w jakąś pielęgnację, albo zaczynasz zabawę z dermatologami, która może różnie wyglądać i na pewno nie będzie kosztować mniej niż zabawa w zmianę pielęgnacji, więc zacznijmy od tego, co łatwiejsze, a więc właśnie od produktów, które mają mi pomóc zniwelować ten problem. I wszystko, powiem Wam, się zaczęło od pewnego tonera. Tonera, toniku, no tonera, bo to chyba nie to samo. A mianowicie, moja Ola nagrała recenzję cudownego produktu i on się tak nazywa, ponieważ nazywa się Miracle Toner. I właśnie Ola nagrała recenzję produktu marki Some by Me, które jest to taka kuracja 30-dniowa. Jest to produkt, który zawiera kwasy AHA, BHA, PHA i niacynamid 2%. I oczywiście, oprócz tego, że nagrała ten film, opowiadała mi o tym produkcie. Pojawił się tylko pewien problem, bo tak jak wspomniałam, produkt cudowny, wiecie, używacie przez te 30 dni i wręcz wszystkie niedoskonałości Ci znikną. Pojawił się tylko jeden problem, ponieważ Ola miała ten produkt z Korei. No i ja kombinowałam, jak go zdobyć w Polsce. I teraz nie wiem, czy w to uwierzycie, bo to brzmi jak uknuta teoria spiskowa, ale nią nie jest. Ten produkt dostępny u nas w Polsce jest tylko w jednym miejscu i jest to sklep La Rosa. Serio, no więc wybór był prosty, mam ten tonik, zamówiłam go, będę go używać przez te 30 dni, już go zaczęłam w ogóle używać i oczywiście dam Wam znać, czy ten produkt faktycznie jest taki cudowny. Tak wygląda produkt, tak jak wspomniałam, jest do kupienia tylko w La Rosa, ponieważ tutaj wyczytałam, że oni są po prostu wyłącznym dystrybutorem produktów tejże marki, no i zobaczymy. Nie jest to aż tak drogi produkt, jak na właściwości cudowności, które ma dawać, bo kosztuje on 79 zł. No a to ma być jakiś tam hit, więc no, dam Wam znać. Ale to nie koniec. Mam mnóstwo innych produktów. Też konsultowałam się z koleżanką, która siedzi w tej pielęgnacji azjatyckiej, koreańskiej, bla bla bla. I dosyć mocno się tam orientuje w produktach. I poprosiłam ją, żeby to ona mi wybrała produkty. No i ona powiedziała, że bardzo dobrym wyborem był ten produkt, który właśnie był przeze mnie zamówiony już w maju, a więc marka od Kokonów, produkt BHA Blackhead Power Liquid. Jest to takie bardzo duże opakowanie, bo aż 100 ml produktu, który ma być na zaskórniki i ja tego używałam. Zobaczcie w ogóle, jakie jest zużycie. Bez kitu. Ja tego używałam przez maj i potem jakoś tylko na początku czerwca i tyle go zużyłam. Dobrze, że mamy 12 miesięcy na zużycie tego produktu. Natomiast odstawiłam go z racji kwasów w nim zawartych, bo nie chciałam na wakacje stosować takiej mikstury. Ale okazuje się, że w tych produktach, które posiadam z kwasami, stężenie tych kwasów tak de facto jest prawie bezpieczne. To nie jest informacja, wiecie, jakaś potwierdzona naukowo, więc każdy na własną odpowiedzialność. No ja wracam właśnie do tego produktu, będę go stosowała na noc. Jest to jakby taka emulsja, czyli to nakładamy na buzię, nie przecieramy buzię jak w przypadku tego tonera. Więc to jest stary produkt, który po prostu Wam pokazuje, że także go wdrażam. Dalej mam także marki od Kokonów, dwa produkty z tej samej serii z filtratem z drożdży, ze sfermentowanych drożdży.
I pierwszy produkt to jest esencja. Jest to po prostu klasyczna esencja, więc również jest to produkt do nakładania na buzię i ja będę go stosowała rano. Tutaj jest także ogromne opakowanie. Powiem Wam, że dla mnie te opakowania mogłyby mieć połowę swojej pojemności i automatycznie też połowę niższą cenę, no ale jest jak jest, także 12 miesięcy, w ogóle wszystkie te produkty mamy rok. I wydaje mi się, szczerze mówiąc, że nawet takie rozrzutne osoby jak ja, no myślę, że mogą to faktycznie zużywać w rok, bo to jest no nie do zrobienia moim zdaniem, żeby to zużyć szybciej. No może, nie wiem, 7 miesięcy, ale, no, ale na pewno nie szybciej. I to jest właśnie esencja ze sfermentowanymi drożdżami, która ma za zadanie nawilżać skórę i także ją tam odbudowywać i działać cuda. I to jest właśnie produkt, który będę stosowała, właściwie już stosuję, tak szczerze mówiąc, na dzień. I to, co mogę Wam powiedzieć w tym momencie, to to, że to się strasznie szybko wchłania. Bardzo ciekawy produkt, bo on się wchłania, albo moja skóra ma takie potrzeby, no to się wchłania po prostu do zera. I to jest bardzo specyficzne. Produkt, tak, powtórzmy się, żeby film był jeszcze krótszy, nie? I drugi produkt to jest tonik, toner, znowu bez alkoholu, także produkt, który będę stosowała na dzień, z racji, że z tej samej serii. I tutaj informacja jest taka, jest to właśnie bezalkoholowy tonik z filtratem ze sfermentowanych drożdży, poprawia nawilżenie i wspiera proces usuwania martwych komórek skóry. Także przeogromne opakowanie. I właśnie za radą koleżanki zdecydowałam się połączyć te dwa produkty z jednej serii do tej pielęgnacji porannej. Ten produkt jest do przecierania buzi i mamy tutaj zakończone atomizerem. Brakuje mi w ogóle jeszcze kremu na noc, bo jeszcze się nie zdecydowałam, więc jak się zdecyduję, to może Wam dam znać w tym drugim holu. Ale mam jeszcze tak, bo rano będę myła buzię tym, co także jest z maja, czyli Pyeongtang Yul Ato Cleanser. To jest produkt, którego ja już używam, nawet zużyłam go, powiedziałabym, dosyć sporo i będę go sobie używać nadal, właśnie do mycia porannego twarzy. To jest produkt bardzo delikatny, on jest w ogóle przeznaczony, on jest pewnie mocno prześwietlony, ale on jest przeznaczony w ogóle dla cer bardzo mocno wrażliwych. I powiem Wam, że jeżeli mam być zupełnie szczera od razu, to powiem, że to nie jest cudowny żel, dlatego właśnie używam go do pielęgnacji porannej i będę go używać dalej, bo go po prostu mam, faktycznie on jest jakby obojętny, nie jest to inwazyjny totalnie produkt, więc dlatego dalej go używam. Natomiast do pielęgnacji wieczornej, do mycia twarzy wieczorem, mówiłam Wam o tym chyba w denku, zdecydowałam się na All Clean, marka Chemisz, już ustalmy, że tak to się wymawia, czyli ta marka od balsamu do demakijażu, na piankę, ale z białą glinką. I ja miałam poprzednio zieloną piankę, która ostatnio właśnie była w denku i ona była, powiem Wam, zupełnie nie robiąca wrażenia. Natomiast ta jest inna, bo jest bardzo gęsta, bardzo gęsta. Nie wiem, dlaczego oni to w ogóle, szczerze mówiąc, nazywają pianką, jeśli mam być szczera. To jest taka pasta, bardzo, bardzo gęsta. Nie wiem, czy Wy to w ogóle widzicie, jak to wychodzi. Naprawdę trzeba konkretnie nacisnąć. I jest to produkt inny. Jest to zdecydowanie, no jasność, jest to zdecydowanie produkt mocniej oczyszczający. W ramach takich nowości zdecydowałam się również na tą samą markę i jest to Overnight Spa Mask. Jest to maska, którą nakładamy no, na całą noc, produkt, jakby rodzaj produktu bardzo popularny właśnie w tej pielęgnacji. Nocne spa w swoim domu, ta maseczka o konsystencji lekkiego kremu nakładana na całą noc jest zbawiennym produktem dla skóry odwodnionej z tendencją do przesuszania oraz dla skóry dojrzałej, której brakuje elastyczności. Także to ma jeszcze tam wygładzać zmarszczki i wiecie, gratis sprzątać mieszkanie. Ale właśnie ze względu na dużą też liczbę produktów o troszeczkę bardziej inwazyjnym działaniu, muszę mieć coś w tej pielęgnacji, co będzie uzupełniać ewentualne potencjalne przesuszenie. I dlatego ten produkt, ja go nie zamierzam stosować codziennie, zamierzam jeszcze wymyśleć sobie jakiś krem bogaty, a to stosować, nie wiem jeszcze, muszę się skonsultować właśnie z koleżanką, ile razy w tygodniu, ale myślę, że tak może 3, coś w ten deseń. No i mam też coś, co powiem Wam, że troszeczkę się tego boję, że to jednak nie będzie dla mojej cery. To jest krem, który wybrałam na dzień, także marka od kokonów. Nie, nie jestem ich ambasadorką, może to powiem, to może wiecie. Nie, sorry, ale ten żart mnie tak rozbawił po prostu przy produktach do 30 zł, jak nagrywałam moich ulubionych, bo tak spojrzałam na to i sobie myślę tak, serio? Polecasz, dziewczyno, tyle produktów z jednej firmy, to po prostu aż trąca na kilometr jakąś nieszczerością. A najlepsze, że wiesz, że sama to wszystko kupiłaś, nie? No. Więc
Dobra, może niepotrzebny żart. Zostawmy go. To jest krem. Pielęgnacyjny krem do twarzy z wyciągiem z wąkroty azjatyckiej. Poprawia wygląd cery trądzikowej, reguluje produkcję serum i łagodzi podrażnienia związane z problemami skórnymi. Wpływa na redukcję blizn potrądzikowych, zapewnia odpowiednie nawilżenie skóry. No i właśnie tego się boję, że on może się okazać dla mnie zbyt mało nawilżającym produktem pod makijaż. Tutaj mamy tylko 30 ml. Krem ma dosyć ciekawą formułę, bo jest taki... Zaraz wam pokażę. Taki musowa... Guzika nie mam, pokażę. Jest taki musowaty, przypomina mi trochę konsystencją jakiś krem do ciasta. Już kiedyś o jakimś produkcie to mówiłam. I jak na razie użyłam go kilka razy i jeszcze nie wiem, ale znalazłam w mojej narni kosmetycznej, że przecież ja mam, słuchajcie, z boksa, którego nazwy nie wymawiamy, krem Holika Holika z Gudetamą z ceramidami. Więc gdyby ten krem okazał się zbyt matujący pod makijaż, to spróbujemy wtedy tego. Pamiętacie to cudo? To jest takie piękne opakowanie, nigdy tego kremu nie otworzyłam. To jest właśnie krem nawilżający, także 12 miesięcy po otwarciu na zużyciu i także jeszcze jestem w dacie. I słuchajcie, on ma niby wartość jakąś hu-hu-hu. Ja go nawet kiedyś chciałam sprzedać, nikt go nie chciał, więc mówię, kurczę, to jest myśl. No. Ale jeszcze z tradycyjnych takich produktów, które już znam, a więc uzupełnienie zapasów, to jest moja świnka, to już jest pusty kartonik, moja świnka, kolejne opakowanie świnki, a więc świetnie oczyszczającej maseczki pory. Jeszcze by mi się przydała, powiem wam, jakaś taka maseczka w stylu tego ciemnego Glam Glow, żeby ona była taka jakby bardziej detoksykująca, ale nie wiem, czy w sumie jest taka potrzeba, jeżeli się używa tyle produktów o dosyć... No może nie silnym działaniu, ale też nie słabym, nie? O takim średnio intensywnym. No, pomyślę. Uzupełnienie mojego balsamu. Niespokojnie, tamten balsam mi się jeszcze nie skończył. Jak go skończę, to mogę wam sprawdzić dokładnie, na ile on mi starcza. Tutaj po prostu składając zamówienie, wzięłam od razu na zapas, bo nie chcę się stresować, że któregoś dnia się skończy i nie będę miała produktu. No i to, co wam pokazywałam w ulubieńcach, czyli kolejne opakowanie płatków pod oczy, czarna perła i złoto. Czyli to są takie płatki hydrożelowe, które ja trzymam w lodówce, 60 sztuk, mamy 2 miesiące po otwarciu na zużycie, czyli jest to taki typowy, słuchajcie, produkt do stosowania na co dzień. No, ale okolice pod oczami chcę też zadbać, jeśli chodzi o cienie, oczywiście o elastyczność i tak dalej. I tutaj z kolei z polecenia innej koleżanki zakupiłam marki The Ordinary Caffeine Solution 5% i coś tam. Serum, słuchajcie, pod oczy z marki The Ordinary i podobno mojej koleżance ten produkt faktycznie zniwelował cienie. No więc tutaj obietnica jest bardzo duża. Kolejne ogromne opakowanie, 30 ml, 12 miesięcy na zużycie. Także zobaczymy. I tak nomen omen, wiem, że ten film tak będzie długi, ale naprawdę wam się to kojarzy z tymi nowymi produktami z Make Up Revolution? Bo wiecie co, widziałam ich zdjęcie na Instagramie i tam w ogóle się polała taka fala goryczy, że to są ich produkty, mają być kopią tej marki. Ja się tak zastanawiam, serio? Ja, szczerze mówiąc, oprócz tego, że to jest szklane opakowanie z pipetą, to nie widzę żadnego za grosz podobieństwa, ale może jestem jakaś inna. I to chyba zasadniczo tyle, jeśli chodzi o bezpośrednią pielęgnację twarzy. Natomiast jak wam wspominałam, jeżeli oglądacie mnie w miarę regularnie, to, że te grudki się nasiliły. I one się nasiliły w pewnym momencie. Ja niestety nie jestem w stanie stwierdzić dokładnie, w którym tym momencie. Ale postanowiłam wyeliminować krem Clinique Dramatically Different Moisturizing Cream, ponieważ on słynie z tego, że podobno zapycha, a faktycznie, no słuchajcie, jest źle. Ale też postanowiłam wyeliminować mój Vibo bananowy puder, przynajmniej na trochę. Wątpię, żeby on mnie zapychał, ale może on nie pomaga. I szukałam czegoś w to miejsce. I mówiłam wam o pudrze z ekocery bananowym. Ale uświadomiła mi moja Ola, że to będzie dla mnie zły wybór, bo on dla mnie będzie za ciemny. I bardzo dziękuję za wiele rekomendacji waszych, ale co ciekawe, powiem wam, że rekomendowałyście mi zazwyczaj pudry drogie. A ja chciałam coś taniego, z wiadomych powodów, bo moje też wymagania wobec pudrów do twarzy są bardzo, bardzo konkretne. Znaczy ja w ogóle wiem, czego ja chcę w życiu, ale w przypadku tego pudru to nie może być efekt matu, to ma być ten efekt taki soft focus, jakiś Bayer-Schmeier.
I sama sobie na podstawie Agnieszki i Janoszki filmu wymyśliłam, że wezmę to. I kupiłam Golden Rose HD puder, który zawiera SPF 15, Soft Focus Flawless Finish. I jest to puder bananowy. I to, co mogę już Wam teraz o nim powiedzieć, to to, że puder jest faktycznie jasny i to to, że jest świetnie zmielony. To nie jest puder mocno spracowany, to jest puder mięciusieńki. Wkładam w niego mokrą gąbkę i zobaczcie, tutaj wcale nie ma takich jakby, no wiecie, takich jakby gród. I daje ten efekt, który ja chcę. Używam go za krótko, żeby Wam już teraz powiedzieć, czy jest wart zakupu, czy nie. Ale to był dobry wybór. Na ten moment to był dobry wybór. Zobaczymy, jak będzie dalej. On nie jest drogi, ja za niego zapłaciłam 24 zł. W Esebra 21 zł. Jakoś tak, że byłam zadowolona z tej ceny. W Esebra między innymi za jakieś bardzo małe pieniądze, chyba za 12 zł, słuchajcie, kupiłam Tony and Guy Serum Drops. Moje ukochane serum do włosów. I mimo tego, że mam dużo jeszcze tego rodzaju produktów, to nic nie pobije Tony and Guy'a. Jak zobaczyłam cenę, wiedziałam, że muszę to kupić, choćby to miało stać i czekać na swoją kolej, ale pewnie stać nie będzie. Bardzo Wam serdecznie polecam. Mogę Wam nawet zaraz zaprezentować. Po pierwsze, te produkty mają obłędny zapach cynamonowo, dla mnie jabłkowy. Znaczy, dla mnie to jest taki zapach delikatnej szarlotki. I to jest takie dosyć gęste serum. Trochę go za dużo wycisnęłam, jeszcze na, tak jak czubek na dłoń. To jest takie dosyć gęste serum, które moje włosy po prostu kochają, bo ono faktycznie nabłyszcza. Ja nie wiem, czy ono ma jakieś zasadnicze działanie pielęgnacyjne, ale naprawdę moje włosy kochają ten produkt i można wcierać ten produkt w nie i one potem, jak wyschną oczywiście, nie bezpośrednio po aplikacji, się pięknie błyszczą i nie są obciążone. I jeszcze jak miałam takie bardzo, bardzo długie włosy, wiele osób mnie pytało, dlaczego moje włosy się błyszczą. I to zazwyczaj było właśnie po tym produkcie. Nie wiem, czy teraz to tak ładnie wygląda. Teraz pewnie za dużo trochę wtarłam, ale ja go po prostu ubóstwiam, więc serdecznie Wam polecam za tą cenę. W Rossmanie też to możemy kupić, ale za cenę dużo, dużo wyższą. Powiem Wam, że przeraził mnie też komentarz jednej z Was, która napisała, że kupiła po mojej rekomendacji ten podkład Bell i że on ją zapycha. I moja, powiem Wam, jakby teoria spisku już w tym momencie sięgnęła zenitu, bo mówię, kurde, a może ten podkład? Ja już obwiniałam, słuchajcie, ten peeling ze Skin Fooda, no nie wiem, no coś mi robi kuku. No niemniej jednak kupiłam ten podkład, także kupiłam drugie opakowanie, tym razem w kolorze 01. Nadal uważam, czyli jest to podkład rozświetlający, tylko przypomnę, nadal uważam, że jest to cudowny podkład i ta jedynka jest dla mnie minimalnie za jasna, ale no trójka już była dużo, dużo za ciemna. Bardzo szybko mi się skończyło tamto opakowanie, to fakt. Natomiast no, kupiłam, no, ale teraz się trochę boję codziennie używać. No, z drugiej strony, jak wszystko odstawię, to znowu nie będę wiedziała, co mi szkodziło. Z marki Bell wziąłam też kredkę do oczu, z której, powiem Wam, jestem bardzo zadowolona. Seria Hypoallergenic, kolor 03. Po prostu cielista kredka wysuwana, taka wykręcana za jakieś nieduże pieniądze i powiem Wam, bardzo jest fajna, jest trwała. To był dobry wybór. Właśnie, kupiłam bazę z Catrice. Kto mnie obserwuje na Instagramie, to być może w sobotę już usłyszał, że Catrice zmieniło, wywaliło tamtą bazę pod cienie, wprowadziło nowy produkt, Waterproof Eyeshadow Primer Matte. No i sobie myślę, dobra, marketing marketingiem, znamy te numery, ciągle kolejny proszek Persil pierze lepszy, lepiej od poprzedniego. Ale o zgrozo, dla mnie to nie jest ta sama formuła. Dla mnie to nie jest ten sam produkt. Ciekawa jestem, czy to ma uzasadnienie jakieś, czy nie. Ale no, ciekawa jestem, czy to jest gdzieś skład. Ale nie, ja już tam to opakowanie wyrzuciłam. Nie, nie ma składu. Dla mnie to nie jest ten sam produkt. Dla mnie ta baza jest gorsza. Będę jeszcze jej używać i dam Wam znać po jakimś czasie. Ale no kurczę, no powiem Wam, szkoda. Mam jeszcze, tak, mam jeszcze coś ciekawego. Nie wiem, słuchajcie, co mnie naszło. Chyba też cena mnie skusiła. Max Factor Force Lash Epic, 21 zł, to pamiętam. Zobaczcie, jaką to ma szczotę. Ja osobiście nigdy nie widziałam wcześniej tuszu z taką szczotą. Teraz moje rzęsy są marne i głównie doklejam sztuczne, ale tuż jest, powiem Wam, dosyć intrygujący. Jeszcze go poużywam i dam Wam znać. Już dawno nie próbowałam żadnego tuszu z Max Factora, z tej serii właśnie Force Lash, więc mówię, no to może Epic. No to jest ciekawy produkt.
Mam tutaj jakąś oliwkę do paznokci, Silkera, żelową. Jeszcze nie używałam. I mam także z Silkera, słuchajcie, lakier hybrydowy, który się nazywa Ozgorodzą Flexi. Nie chcę rozkminiać, nie wiem co znaczy, że hybryda jest Flexi, ale zobaczcie jaki ładny kolor. Taki ładny fioletowy i kosztowało mnie to całe 6 zł. Więc pomyślałam, że mimo tego, że moimi ulubionymi lakierami są lakiery marki Ness, to wydam sobie 6 na taki ładny fiolecik i sprawdzę, jak mają się lakiery Silkera za 6, 4,5 gramowe, do lakierów 4 ml marki Ness. I lakiery marki Ness, które kupiłam, to Sexy Saxofon, i to jest ten piękny żółty lakier, oraz Dziką Paprykę, a właściwie Papryka Dzika. I ta Papryka Dzika trochę mnie rozczarowała. Myślałam, że ona będzie bardziej pomarańczowa, a ona jest taka bardziej przypomina lakier Merlin z Indigo. Ale spoko. A jeżeli jesteśmy przy bazie Nessa, to bardzo proszę, kupiłam kolejne opakowanie. Nie dlatego, że tamto mi się kończy, ale dlatego, że nie chcę doprowadzić do któregoś pięknego dnia, dlatego że robię hybrydę i nagle się okazuje, że już jest po bazie. Więc wzięłam. Tym razem mamy już karton, tym razem mamy już instrukcję obsługi. Więc super. NYX Glitter Primer, także już Wam mówiłam o nich w ulubieńcach sierpnia. Widzicie, od kiedy te zakupy u mnie leżą i to jest dla mnie w tym momencie najlepszy tego rodzaju produkt, znaczy lepszy od Glam Glue. Mam jeszcze kulę z Ecolabu, taką dużą. Mam jeszcze gąbeczkę od Hani, której już tu nie ma, bo gdzieś tam leży. I też Wam o niej mówiłam w ulubieńcach sierpnia. Rzęsy, 3 pigmenty od Hani. A więc ta seria Dubai, Vegas i Miami. I powiem Wam, że z jednej strony te pigmenty są super, ale z drugiej strony one są bardzo absorbujące. One faktycznie przypominają mi trochę Tami Tanuka, znaczy nie licząc pigmentu Miami, bo on jest taki bardziej friendly. Natomiast Vegas i Dubai to są pigmenty, z którymi bardzo trzeba uważać, bo one się dosyć grubo przyklejają i dosyć mocno obciążają oko. To są takie pigmenty, których moim zdaniem, jeżeli chcemy nałożyć na większą powierzchnię oka, to jakby zdeterminują nasz makijaż. Mam też Glam czyścik i nie piszcie mi tego, ja Was bardzo proszę, a tym osobom, które nie wiedzą, to powiem. Ja za to zapłaciłam cudo chyba 2 dychy, natomiast no to nie był dobry biznes, ponieważ tego rodzaju czyściki, tylko bez napisu Glam czyścik, tylko po prostu, możemy kupić teraz, a w Carrefourze i gdzieś jeszcze to widziałam w jakiejś drogerii internetowej za 9 zł. Także, no i jeżeli faktycznie to mi kosztowało 2 dychy, ja już nawet nie chcę do tego wracać, nie chcę patrzeć, no to jestem trochę, no trochę przepłaciłam, najdelikatniej mówiąc, ale powiem Wam, że motyw z tą gąbką, nie wiem, w którym momencie mi przerwano, ale ja mam takich kochanych ludzi, że zawsze 3 osoby naraz, słuchajcie, w tym samym momencie dzwonią. Więc Glam czyścik jest do kupienia wszędzie, dużo, dużo taniej. Do tego zmierzałam. Lecimy dalej. Kupiłam też... Nie, nie kupiłam też. Dostałam też od Anety z Niemiec, za co serdecznie jej dziękuję. Gimme Brow. Kolejny raz jej dziękuję. Maseczkę, słuchajcie, do stóp. Seven Heaven. To jest marka też dostępna u nas w Polsce. Sul, marki, której nie znam, Mango. I zobaczcie! Dresner Essence, które tam są dostępne ogólnie w DM-ie, w Rossmanie i tak dalej. Boże, mam nadzieję, że nie słyszycie teraz pralki w tle. Także jeszcze raz serdecznie, serdecznie dziękuję. Chciałam najpierw Wam pokazać, nie wiem, jestem nienormalna, mogłam sobie spokojnie tego użyć, ale stwierdziłam, że położyłam, żeby najpierw Wam pokazać. A, mam też maseczki w płachcie w ramach tego, że wiecie, że mam niby ich mało, nie? Ale nie, powiem Wam, wcale aż tak dużo się okazało, że ich nie mam. I mam pingwina z Feel Unique, bo musiałam coś dorzucić do koszyka i to jest maska faktycznie pingwin. Oraz 2 maseczki tej marki, co miałam takie fajne, takie kwadratowe po 18 zł, takie zielone, Leader in Solution, i to jest maseczka z kolagenem i maseczka nawilżająca, z tej serii jeszcze nie miałam. I chciałam tylko jeszcze Wam pokazać taki aplikatorek do rzęs, powiem Wam, to jest dopiero bajer. Choć myślałam, że to rozwiązuje moje problemy z kryzysem przyklejania rzęs, okazało się, że nie do końca, ale to jest lepsze od pensety lub od tych takich aplikatorków plastikowych. I w Rossmanie jeszcze, czekajcie, bo tu jeszcze mam jakieś rzeczy z Rossmana, choć do Rossmana mówiłam to, że jeszcze raz będę się wybierać, biały jeleń, żel z Altery, jeżeli ktoś szuka fajnego żelu, to bardzo polecam, bio agawa i bio limonka, bardzo naprawdę fajny, lekki zapach, na przywołanie wspomnień z lata biała brzoskwinia i nektarynka Le Petit Marseille, patrzcie co jeszcze sobie nawet wzięłam, czekajcie.
sól z Isany dawno nie miałam, tej lawendowej. Sobie zapragnęłam właśnie soli. Oczywiście olejek z Isany, standardowo do mycia gąbki. Powiem wam, nie miałam go jakąś chwilę, za czym poszłam do Rossmana i naprawdę nie potrafiłam gąbki domyć, są lepsze jaja. Wzięłam kolejne opakowanie Casting Cream Gloss, czyli ta koloryzacja pielęgnacyjna pitu pitu bez amoniaku. I kolor to jest czekoladowy cukierek. I powiem wam, że ja już nie wiem, czy ja go miałam, czy ja go nie miałam. Ale to jest taka spoko pseudofarba bez amoniaku, no więc nie taka niszcząca włosy. I ostatnia rzecz, przepraszam, przedostatnia. Dezodorant Garnier Neo, kolejne opakowanie, dalej świeże kwiaty, powiem wam, nie zdecydowałam się na inne. Chusteczki Bambino, także jeżeli ktoś nie pamięta, moje ulubione do zmywania pozostałości makijażu z dłoni. To ja wam serdecznie dziękuję za oglądanie, tak jak mówiłam, brakuje mi jeszcze kremu na noc, to będę ogarniać, bo przychodzą mi różnego rodzaju nowości, których nakupowałam, też czekam właśnie na jakieś paczki, mam nadzieję. No i zobaczymy, no mam nadzieję, no bo wiecie, money, money. No, dziękuję wam bardzo serdecznie za oglądanie, zapraszam was gorąco do kolejnego filmu, trzymajcie się, do zobaczenia, buziaki.